Moi drodzy uczniowie, dzisiaj omówimy sobie Księgę Piątą. Przypomnę tylko, że w Księdze czwartej Księdzu Robakowi udało się upolować niedźwiedzia, co niestety nie wszystkim się spodobało. Księga Piąta zaczyna się dość żartobliwym stwierdzeniem, że również Telimena wybiera się na polowanie. Na kogoż ona to może polować? Chciałaby upolować dwóch mężczyzn. Zastanawia się pomiędzy Tadeuszem i wymienia sobie jego zalety. Otóż jest on młody. Dzięki temu może nim powiedzmy, że manipulować, ukształtować go. Poza tym ona jest jego pierwszą miłością, co go w pewien sposób zobowiązuje i myśli sobie, że mogłaby udać się z nim do stolicy, żeby zejść rodzinie z oczu. Drugim kandydatem jest hrabia. Tu też ma szereg oczywiście zalet, bo jest młody, przystojny, bogaty, do tego już trochę zakochany, jednak on też ma pewne minusy. Przede wszystkim, to, że jest bogaty, może sprawić, że ona okaże się zbyt biedna, więc jego rodzina mogłaby z tego powodu być niezadowolona. Poza tym nie podoba jej się to, że jest blondynem, bo, blondyni, bo blondynom nie do końca można ufać. Dlatego obawia się, że jego uczucie mogłoby nie być trwałe. Dlatego decyduje się na Tadeusza i jemu poświęci tutaj uwagę. Natomiast nie chce hrabiego zostawić bez niczego i postanawia zeszłatać mu Zosię. Z czym to się wiąże? Zosie trzeba przygotować, ponieważ Zosia do tej pory nie bywała w towarzystwie i teraz w 14 roku życia jest już ten moment, gdy może zostać przedstawiona i może oficjalnie zasiąść przy stole z dorosłymi. Telimena poświęca sporo czasu, by przygotować Zosię. czesze ją, stroi, uczy ją chodzić i gdy jest już gotowa, razem z nią wita mężczyzn, którzy wracają z polowania. Jednym z takich mężczyzn jest Tadeusz, i gdy dochodzi do ich spotkania, Tadeusz sobie dobitnie uświadamia to. To już wcześniej e, pojawiła się w jego głowie ta myśl, że Zosia to nie Telimena, że ma przed sobą dwie kobiety, choć dotychczas, a właściwie do dzisiejszego poranka, był przekonany, że jest to jedna i ta sama osoba. Jest załamany. Do tego stopnia nie wie, co ze sobą począć, że zachowuje się bardzo nieprzyjemnie, aż w końcu wybiega. Chce przemyśleć sprawę, pobyć sam w lesie. Gdy tak biega po lesie bez celu bardzo długo, w pewnym momencie trafia do świątyni Dumania, czyli tam, gdzie w dzień wcześniej przeżył bardzo miłe chwile z Telimeną, zauważa ją, zauważa tam Telimenę, tylko tym razem Telimena płacze. Tadeusz jest mężczyzną bardzo wrażliwym, dlatego nie chce przejść obok niej obojętnie. Chce się do niej zbliżyć, ale gdy już zamierza to zrobić, by ją pocieszyć, bo wie, że przecież to nie ona jest winna jego pomyłce, okazuje się, że ona zaczyna się dziwnie zachowywać. Zaczyna krzyczeć, tańczyć, tarzać się po ziemi. Tadeusz myśli nawet, że być może ma atak padaczki. Okazuje się, że tak naprawdę Telimena usiadła na mrowisku i teraz musi pozbyć się tych małych robaczków. Tadeusz jej pomaga, co bardzo ich zbliża, i zapominają o porannej kłótni, znowu są sobie bliscy. Słyszą znowu dzwon, wzywający ich na posiłek w Soplicowie. Udają się w dwie przeciwne strony, by nikt ich nie przyłapał. Jednak okazuje się, że ich schadzkę widzi hrabia i ksiądz Robak. Czy hrabia będzie zadowolony? Obawiam się, że niekoniecznie. Prawdopodobnie też była to pewnego rodzaju pułapka, zastawiona może przez księdza Robaka. Mamy posiłek. Tym razem usadzenie osób jest troszeczkę inne. Tutaj najważniejsze jest to, żebyśmy zauważyli, że podśród biesiadników nie ma księdza Robaka, jego miejsce zajęła podkomorzyna, i nastroje tutaj panują bardzo słabe. Myśliwi nie są zadowoleni, ponieważ mają poczucie, że pokryli się hańbą, że to ksiądz zastrzelił zwierza. Hrabia czuje, że ma złamane serce. Przyłapał Telimanę na schadce z, z Tadeuszem. Tadeusz natomiast bacznie przygląda się swojej kochance i nie jest zadowolony z tego, co widzi. Bo nagle widzi zmarszczki, widzi to, że ona robi sobie makijaż, widzi, że ma piegi, a to już jakieś straszne wykroczenie. Ogólnie przestaje mu się bardzo podobać. Zestawione z Zosią, która ma lat 14, no nie mogła wyglądać atrakcyjnie. Co dziwne, Tadeusz dostrzegł to dopiero teraz. Wojski, mając na myśli sytuację z polowania, mówi do Tadeusza i Hrabiego tak: Kochany Tadeuszku i Wielmożny Grafie, ilekroć zaś wspomnijcie o dzisiejszym trafie, wspomnijcie też starego Wojskiego przez drogę. Nigdy jeden drugiemu nie zachodzić w drogę, nigdy we dwóch nie strzelać do jednej zwierzyny. Na co wszyscy pozostali mówią dziewczyny. Mają na myśli to, że Tadeusz i Hrabia jednocześnie stanęli w konkury do Telimeny, więc się dość mocno z nich śmieją. I teraz ważniejsza część. Pamiętajcie, że tytuł tej księgi to kłótnia, a ta kłótnia jeszcze nie była taka bardzo poważna. Uwaga! Zadaniem podkomorzego jest podzielenie trofeum czyli podzielenie niedźwiedzia. Decyduje, że mięso, za to, że ksiądz Robak zabił zwierzę, mięso trafi do klasztoru. Natomiast oczywiście skóra nie, bo księdzu skóra nie jest potrzebna jako takie trofeum. Skóra powinna trafić albo do hrabiego, albo do Tadeusza, ponieważ oni najbardziej ryzykowali. I Podkomorze mówi, że Tadeusz z pewnością ustąpi hrabiemu skóry, ponieważ Tadeusz jest krewnym gospodarza. Podkomorze jest przekonany, że hrabiego ucieszy ta propozycja, jednak. Hrabia reaguje dość nieoczekiwanie następującymi słowami. Mówi, Mój domek zbyt mały, nie ma godnego miejsca na dar tak wspaniały. Niech lepiej niedźwiedź czeka pośród tych rogaczy, aż mi go sędzia razem z zamkiem oddać raczy. Przypomnijcie sobie moment w księdze drugiej, w którym Gerwaz opowiadał hrabiemu o historii zamku i w którym to w hrabim zakiełkowała myśl o tym, że może jednak tego zamku nie powinien oddawać. I teraz ma taki pretekst, by wyrazić swoje myśli. Podkomorzy jednak chce załagodzić sprawę i mówi, ja tuszę i życzę zgodą zakończyć moje sądy podkomorskie. Zaczyna tłumaczyć hrabiemu, na jakiej zasadzie zostałby spłacony. Na czym będzie polegała ta umowa? I w tym momencie pojawia się nowy człowiek, który w tym zamku mieszka. Otóż jest to Gerwazy, który akurat teraz postanowił ponakręcać zegary, które dość mocno hałasują. Nieprzypadkowo chce... Przerwać rozmowę, która dotyczy ewentualnego układu pomiędzy soplicami i choreszkami, bo pamiętajcie, że on jest absolutnym przeciwnikiem sopliców. A teraz proszę się skupić, bo tutaj następuje rzeczona kłótnia. Podkomorzy próbuje przepędzić gerwazego, wywiązuje się między nimi sprzeczka, Garwazy nie pozostaje mu dłużny i mówi, że tak naprawdę podkomorze i całe towarzystwo są w tym zamku nieproszonymi gośćmi, że zamek nie należy do nich. Wtedy woźny mówi, że złoży skargę o najazd granicy, gwałt zamku, w którym sędzia dotąd prawnie włada, czego dowodem jawnym jest, że w zamku jada. Pamiętajcie, że to Woźny za każdym razem próbował te uczty organizować w zamku, dlatego żeby właśnie podkreślać to, że ten zamek wkrótce będzie Sopliców, ale tym niestety bardzo zdenerwował Gerwazego i w złości rzuca w niego pękiem kluczy. Gdyby Woźny się nie uchylił, prawdopodobnie by zginął. Tutaj już reaguje sędzia i nakazuje zakłucie Gerwazego w dyby. Uwięzienie go, pozbycie się go na czas tutaj tego wyśladowania. Nie może na to nie zareagować hrabia, którego Grewazy jest sługą, ponieważ to hrabia jest z rodziny Choreszków, a Grewazy Choreszkom służy i staje w jego obronie. Mówi tak, Wara, sędzio, nie wolno nikomu krzywdzić sługę mojego w moim własnym domu to ma na starca skargę, niech mi ją przełoży. Tu znowu podkreśla, że to jest jego dom, zamek, to jego miejsce, czyli podkreśla, że wcześniej, gdy powiedział o tym, że chciałby odzyskać zamek, to nie jest to jakimś żartem. Podkomorzy chce podeprzeć się swoim autorytetem. Pamiętajcie, że podkomorzy jest najstarszy, e, najmądrzejszy, wszyscy się z nim liczą. I mówi tak, przed dekretem ten zamek za wcześnie przywłaszczasz, nie wać tu jesteś panem, nie bać, nas ugaszczasz. Siedź cicho, jakieś siedział. Jeśli siwej głowy nie czcisz, to szanuj pierwszy urząd powiatowy i ma nadzieję, że swoim autorytetem pokona hrabiego i ten się po prostu dostosuje. Tak mówi tradycja. Hrabia jednak nie chce tutaj dyskutować na ten temat. Mówi, że, że jest znudzony już tym mówieniem ciągle o tych zwyczajach szlacheckich, o jakichś zasadach. I mówi Karwazemu: wychodzimy. Takiej zniewagi podkomorzy znieść nie może. Pierwszy raz się zdarza, żeby ktoś nie podporządkował się jego woli, dlatego wyzywa hrabiego na pojedynek. Gdy pada to hasło, sędzia staje za podkomorzem i mówi, że to on będzie walczył, ponieważ to jego znieważono. I wtedy jeszcze dołącza się do tego Tadeusz i mówi, że on jako młodszy powinien walczyć w imieniu sędziego i podkomorzego, i wyzywa hrabiego na pojedynek. Ten pojedynek miałby odbyć się następnego dnia. Pamiętajcie, że hrabia i Tadeusz mają do pogadania nie tylko na temat zamku i tych tutaj wydarzeń, ale także na temat kobiety. Hrabia i Gerwazy próbują opuścić pomieszczenie, jednak ze szlachtą nie idzie to tak łatwo. Szlachta to taka grupa, która dość lubi bijatyki, więc lecą w stronę hrabiego i Gerwazego butelki, krzesła, wszystko to, co ktoś ma pod ręką. Telimena omdlewa, Zosia osłania Gerwazego, ale Gerwazy też czuje tę atmosferę bitwy, więc. Bierze ławę, próbuje nią walczyć i walczyłby pewnie dłużej, gdyby nie to, że zauważa wojskiego, wojskiego, czyli naszego gaduę, naszego wodza polowania, który patrząc na hrabiego bawi się nożem. I okazuje się, że wojski jest mistrzem rzucania nożem, i gdyby tylko chciał, na pewno hrabiego by zabił. Gerwazy nie może do tego dopuścić, dlatego Gerwazy osłania go ławą i odchodzą. Wszyscy tam rzucają się za nimi, ale zanim się orientują, to gerwazy z hrabią znajdują się już na, na chórze w tym zamku, czyli na górze i z góry mogą atakować. Gerwazy próbuje coś tam przy jakichś rurach ołowianych długać, co stanowiłoby duże zagrożenie dla wszystkich biesiadników znajdujących się na dole, więc wszyscy w pośpiechu opuszczają salę, opuszczają cały zamek. W zamku zostaje tylko gerwazy i hrabia i mają sobie tutaj do pogadania. Obydwaj są zburzeni i wiedzą, że na tym nie może skończyć się ta kłótnia. I Gerwazy mówi takie ważne słowa. Jeśli pan chce mieć pokój, niech wszystko zagrabi. Po co proces mopanku? Sprawa jak dzień czysta. Zamek w ręku choreszków był przez lat 400. Część gruntów oderwano w czasie Targowicy, jak pan wie, oddano w ładaniu Sopicy. Nie tylko tę część, wszystko zabrać im należy za koszta procesowe, za karę grabieży. Mówiłem panu zawsze, procesów zaniechać, mówiłem panu zawsze, najechać, zajechać. Tak było po dawnemu, kto raz grunt posiądzie, ten dziedzic wygraj w polu, a wygrasz i w sądzie. Tutaj ważne dwie rzeczy. Przypomnienie o tym, że po najeździe Moskali, podczas którego Jacek Soplica zabił stolnika, część ziem oddano właśnie Soplicom w nagrodę. A druga sprawa to nawiązanie do tradycji szlacheckiej, jaką jest zajazd. Pamiętajcie, że zajazd to też część tytułu. Tak, pamiętam, Pantadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, czyli takie siłowe odebranie komuś ziem. I później potwierdzenie tego drogą sądową. Ale sam zajazd to krwawa bijatyka, taka szlachecka rozrywka. Hrabia mówi, że zorganizuje jokejów, uzbroi we dworze, złości wezwie wasalów. Jednak Gerwazy tłumaczy mu, że to nie jest sprawa wasalów, lokajów, broń Boże. Czy to zajazd jest hultajstwem? Kto widział zajazd robi z chłopstwem i z lokajstwem? Mój panie, na zajazdach nie znacie się wcale. Wąsalów co innego. Zdadzą się wąsale. Nie we Włości ich szukać, ale po zaściankach, w Dobrzynie, w Rzezikowie, w Ciętyczach, w Rąbankach. To znaczy, że Gerwazy będzie szukał szlachciców, takich jak on, ze szlachty zaściankowej, do tego szlachciców, którzy również nie za bardzo lubią sopliców. Szlachciców, którzy będą gotowi razem z nim najechać, zajechać soplicowo. Ale to dopiero następnego dnia. Na razie. Hrabia idzie spać, a Gerwazy rozmyśla o, o tym, co przed nim. Zapada w drzemkę, widzi gdzieś tam tego stolnika, jako taką marę i zasypia ostatni klucznik rodziny Horeszków. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli podobało Wam się takie opracowanie, koniecznie dajcie mi znać. Będę wiedziała, czy tworzyć coś dalej, ponieważ przygotowanie takich filmików zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu i muszę wiedzieć, czy warto. Dziękuję i do zobaczenia.